Dzień dobry, z tej strony Pixel, to Let's Play Spyro 3, You're of the Dragon. Rok Smoka, tak. Na początek synchronizacja, dół, góra, dół, góra, dół, góra. No i co będziemy w dzisiejszym odcinku robić? A otóż w dzisiejszym odcinku będziemy sobie backtrackować i przechodzić dalej. Tak, tam już się nam buduje kolejny nasz pojazd. Ale jak na razie musimy zadowolić się balonikiem. Właściwie to nie ma żadnej różnicy, tylko po prostu estetyczna. Jeżeli mam być szczery, więc najpierw pójdziemy sobie do Molten Craters, tak się nazywało? Molten Crater. Byłem tak blisko. Kury debele. Ale dobrze. I tutaj będziemy robić zadanie Sergeant Birda. Ja wam pokażę o co mi chodziło z... Kurde, myślałem, że to jest ta taka świnka, którą mogę sobie zabić i będę miał fajne rzeczy z niej. Ten glitch też powinien teraz działać, więc... Mogę wam pokazać, o co mi chodziło. A więc tak, musicie najpierw tu wskoczyć. Później tu wskoczyć. A później zrobić tak. Tak, nie tak. Jak. Bo to parę prób musi zająć. Dobra. To jest jedyny chyba taki glitch, który sequence breaka może zrobić. Nie jestem pewien. No poza tym jeszcze Flying Air, który wam pokazałem w poprzednim, to chyba to jest jedyny. God damn it. Nope. Nie spadniemy. No i... No właśnie. Udaje się i tak oto... R. Pogadajmy z nim. Playing a game of hide and seek with my friends. If I can't find where they've hidden their heads, they won't let me join the Tiki Lodge. Help me put them back together and I'll make you an honorary member. To ty się bawisz, nie ja, sam sobie szukaj. Może jaki w ogóle typ, sam nie umie sobie znaleźć i tylko każe nam to zrobić. Co mnie interesuje, jakiś honorable member, skoro ja... Skoro to jest ostatni raz, kiedy się w ogóle widzimy. Wiele mnie obchodzi ten twój cały honorable member. Chciałem Menel powiedzieć. Honorowy Menel, o Boże. Będę honorowym Menelem. To jest status godny moim czynom w tych grach. Znaczy w grach tego typu. A tu sobie stwierdzę, że chcę tą głowę dać. To jest moja decyzja, nikt nie może mi podważyć. O. No tak. Ja nie chcę... W ogóle dziwne jest dla mnie jest to, że mogę... że moje strzały automatycznie celują w nich. Dobra, myk. I mamy jajce. Luna. Luna Lovegood! Harry'ego Pottera, jakby ktoś nie wiedział. Ale nie będę zdradzał, kim ona jest. Ha. Bo tak, sami sobie przeczytajcie książkę albo film, chociaż bardziej polecam książkę. Książkę mam po prostu więcej. No jak dla mnie Harry'ego Pottera kompletnie schrzanili, jeżeli chodzi o z filmu na książkę, ponieważ... No bądź co bądź z książki podobno po prostu Komnata Tajemnic. Teraz pierwsza była Kamień Filozoficzny, o. Kamień Filozoficzny jako mój przykład podam, że no z samego Kamienia Filozoficznego, gdyby miała być taka długość jak filmowej Komnaty Tajemnic, to no z jakieś trzy części mogłyby powstać. Więc to jest...
jak dla mnie schrzanie i kompletnie. Bo ten, co czytał książkę, czuje taki niedosyt w filmach. Jak ja, fakt z faktem, że przeczytałem książkę później niż filmy najzwyczajniej w świecie. Ale po tym, jak przeczytałem książkę, to już po prostu... przerąbane miały filmy. Byłem jak taki, nie wiem... Nie wiem kto tego ocenia. Angry Video Game Nerd. No. Coś takiego było ze mną. Znaczy coś takiego cały czas ze mną jest. No ja nie mogę! No... finally. I've got all of the emeralds. I myk. Take this egg as a sign of your honorary membership in the lodge. Wypchaj się tym swoim jakiem. Ryan. Znowu Ryan? Drummond? Chyba, że wcześniej Briana uwolniłem. To nigdy nie było wcześniej. Mam nadzieję, że to nie jest zły omen. O Boże. Zły omen, tak, zły omen to jest. Omentko. Więc chciałem właśnie tutaj za pan zrobić, ale dobra. Ale nadal mi brakuje tutaj kryształów. O co chodzi? Ilu? Dwóch, serio? Serio, dwóch? To już jest hamowa, ale taka kompletna hamowa. Stawiałbym, że to jest w tamtym miejscu, gdzie... O, ja chyba pierw tutaj poleciałem. Tak, i tu jest właśnie inna droga też. To ja bym chciał tutaj polecieć, zobaczyć, może tutaj są jakieś klejnoty. Uff. No oczywiście, no i tutaj są. No, 400 na 400. 10 na 10. Dobra, no i teraz idziemy tutaj sobie. I tym razem kolejny poziom. Będziemy 100%owali. To już chyba będzie ostatni poziom, jaki będziemy 100%owali. Bo tam chyba 15 kryształów nam do zdobycia zostało. Powinien właśnie... Aha, ja... A no tak, to ja wam pokażę od razu ten drugi glitch. Drugi glitch na praktycznie flying everything. Ale praktycznie jest to glitch, który sprawia, że jesteśmy, nie wiem, nieśmiertelni. Praktycznie jesteśmy jako byt wykrywani. No, i w odpowiednim momencie przy dotkaniu lawy musimy zapauzować i wyjść z poziomu. Wtedy aktywuje się ten glitch. Okej, okay. Perfekcyjnie mi się to udało. Exit level. I teraz teraz teoretycznie jestem jestem w stanie śmierci, ale nie umarłem. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć. To jest po prostu glitch dead or alive. A on się sprowadza do tego, że Sparks nie powstaje, kiedy owce, może tak powiem, nie wiem, uderzam, i że woda na mnie nie oddziałuje, dlatego muszę wejść do poziomu, który ma w sobie wodę, w którym zaczynam w stanie wody, i dzięki temu będę mógł sobie latać poza geometrię nawet poziomów. No więc przede wszystkim nie mogę dać się trafić. No może i jestem wykrywany jako byt, ale co nie zmienia faktu, że nadal jestem śmiertelny. No i dobra, teraz szukamy. Gdzie to ja ominąłem klejnoty? A jak się okaże, że to było po prostu z jakichś przeciwników, to ja się załamę. Dobra, zapisałem swój stan. Teraz gdybym nawet chciał umrzeć, to tak czy siak bym nie mógł. Znaczy, tak czy siak bym byłem w tym stanie. Dead or alive. Chyba nawet ta nazwa mi najbardziej pasuje. A jak tu nie będzie tego, to ja szukam Ushile. Stamtąd wszystko zebrałem.
To jest po prostu chamskie. Dobra. Co może być? Tu nigdzie nie widzę. Słuchaj, to będzie Urshili. No nie widzę innej możliwości, jak tylko żeby to Urshili było. Chyba, że z jakiegoś przecinka nie zabrano, co? Nie wiem, w sumie. Płynę tutaj do Urshili. Nie wiem, czy teraz glitch się teoretycznie skończy, ale no powiedzmy, że może się skończy. Czy ja ten rozwalałem? Czy on w ogóle tutaj był? Ten rozwalałem. Rozwalałem. Teraz chwilę, mam już. Dobra, ale już tu byłem. Hello. No dobra. Ogólnie ten glitch kończy się, kiedy umrzecie, dlatego nie chciałem, żeby mnie trafiono. Lub kiedy wejdziecie do poziomu partnera. Znaczy nie wiem dokładnie, czy to drugie tak do końca działa, bo już parę razy mi się zdarzyło, że po prostu wyszedłem, zabiłem się i nadal miałem glitchliner. Ale no... jakoś nie, będę musiał się bardziej tym zainteresować kiedyś. Bo to jest naprawdę interesujące czasem taki, kiedy dowiadywanie się o trikach speedrunowych. Może niekoniecznie dla wszystkich, ale dla niektórych może być to nawet pomocne bardzo. Okej. Czyżby to był ostatni? Dobra, jest, kurde. Dobra, ale już tą cutscenkę widziałem. Aha, bo ja wyszedłem z poziomu, dlatego to się zrestartowało. Dobra. That explains everything. Dobra, to jako co mam, to jako już mam, to jako już mam, to bla bla bla. Dobra, czy coś tu jest? Nie ogarniam życia w tym momencie. Gdzie ja te 15 klejnotów zostawiłem? Gdzie je pominąłem? To jest... O Boże, no i kolejny odcinek zmarnowany tylko na to, żebym szukał klejnotów. Nie no, świetnie po prostu. Ale nie no, zobaczmy, czy ten glitch będzie działał. Nope, to działa jako checkpoint. Nie ma klejnotu. Dobra, to czyli po prostu teraz zabiłem wszystkich przeciwników jak leci i sprawdzam, czy z jakiegoś wyleci krystal. Myk. To jest podejrzane. Pyk. Nic tu nie ma, o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, tak wiem. To by było najbardziej prawdopodobne, że gdzieś zostawiłem. Nie ma nigdzie żadnej ukrytej gry minigierki. Dlaczego? Chociaż... zaraz, chwilę, moment. Jeżeli tam to będzie, to ja po prostu... to ja od dzisiaj w takim razie siebie nie lubię. I to bardzo siebie nie lubię. Mam pewne przypuszczenia, gdzie mogą być te 15 klejnotów. Nie są one w 100%. Jestem w 100% pewien, ale... jakiś tam mój procent boi się, że jest to prawda. Nie. Już chyba bym wolał, żeby to była prawda. Jeżeli mam być szczery.
Gdzie to może być? Kurde! Nie, wiesz co? Chrzęć to. Gdzieś tak między odcinkami po prostu zbiorę te klejnoty. Chrzęć to. Nie wiem, gdzie one są. Przez wiele glitchy będę musiał po prostu zobaczyć, gdzie one są. A nie, że ja się teraz tutaj będę z tym chrzanił. A no właśnie, poziom Sparks. Spyro, I found an egg, but only Sparks will be able to reach it. There's a small hole that leads to a crawdad farm. I can take him there if he's ready. I myk. Czyli rozpoczynamy pierwszy poziom Sparks. No, saving, to tremowe memory card, saved successful. Hello, Sparks. Maybe before you take on the nasty crawdads, I should give you some help. To start, let's practice shooting. Press the... Oops. Ogólnie to jest w stylu Space Invaders. Okej, teraz tutaj. You can also move quickly by... Ups, dobra. No, możemy robić charge jak Spyro. I ten koleś po prostu przed nami ucieka, bo jest tchórzem. Now for the hard part. Being a maneuverable dragonfly, you can also slide in any direction. To slide, hold down the L1 or R1 button. Then move with the analog stick or directional button. Try sliding up and down to hit the targets in this room. W sensie to jest sliding? Nie nazwałbym tego slidingiem, bo sliding to jest coś na rodzaju ślizgania się czy coś w tym stylu. Ale no, tego nie nazwał ślizganiem, w sensie tego. O. Travels, you'll notice butterflies that give you health, just like in the dragon worlds. Not only that, but some butterflies will give you special powers, though only for a short time. Just eat any power-up butterfly, and then press the X button to use that power-up. Your power-up is shown in the top right of the screen. Tak na mały czas. No, prawie jest takie Space Invaders. Ale możemy oczywiście używać naszego podstawowego ataku, co jest fajne. Ja nie mogę ty... Aha, jak dostanę w zęby, to po prostu mnie cofa. Bardzo mądre. Ja czasami po prostu widzę w Spyro 3 takie błędy typowe, że... Że co, wola Boga. Dobra, chodźmy tu. Looks like you're ready, Sparks. If you need any more help, just choose the help option from the pause menu. Spoko, nigdy w życiu. A zobacz, co to jest. Aha, po prostu mi wskazuje te kontrole. Kontrolki. Po prostu mi wskazuje. W ogóle nie możemy robić slidingu i charge'owania w tym samym czasie. Co jest... Nie wiem, czy dobre... I ogólnie Sparks, jak w normalnym świecie, też zmienia kolory, kiedy jej życie zejdzie do 2/3, do 1/3. No i możecie się domyśleć, że jak już zejdzie do 0/3, to umieramy. No wolałam, ja nie będę zbytnio korzystał z tych power-upów, jeżeli nie będą mi potrzebne. Po co właściwie? To jest strata czasu. Nie będę tego motylka zbierał. On się może mi przydać. O. Na przykład do takich rzeczy nie będę zużywał. Nie możemy tego rozwalić. Więc musimy tutaj poszukać przełącznika, który nam pozwoli to rozwalić. Dobra. I nawalamy! Jak z karabinku. A, teraz zielony klucz, bo ja taki mindfuck, jaki klucz teraz zebrałem? No, jak zauważyliście, Spark zmienił kolor.
Właśnie chyba te motylki zmieniają nam tylko częściowo. O, co niebieskie nam zmieniają, tak że mamy na chwilę nieśmiertelność. Fajnie, fajnie. Nie, klejnoty później, piksel, ja nie mogę. Dobra, teraz różowy, żółty. Różowy. Dobra. O, ho, ho, ho. Dobra, to teraz to my się zabawimy, kurde. Stąd już sobie pozbieram. Tak. No nie. Tak zmarnowałem. Tak, jak zauważyliście, ten power up robi tak, że po prostu każdego przeciwnika, jakiego dotknie, to automatycznie wybucha znowu. Więc... mierzymy. Po prostu mierzymy. Dobra, nie wiem, jakim cudem to działa, ale działa. Rakiety, dobra, dobra. Zobaczymy z bossem. I jakoś się to udaje. Walka jest trudna, ale musimy sobie z tym dać radę. O! Jakby mnie tak zabił na końcu, to jakbym się zdenerwował. O, jakbym się zdenerwował. Nora. Prawie jak Dora. Ciekawe, czy poznaje świat. W sumie dopiero co się wykluł. A. Dopiero co się wykluła. Więc poznaje świat. No, Dora poznaje świat. No, Nora. Takie tam przejęzyczenie. God damn it. Dobra, 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 spokojnie, kurde. Ja nie mówię do was, ja mówię do samego siebie, chcę się uspokoić po prostu. I teraz. Dobra, wracamy. Level complete. I tak, ogólnie poziomy Sparks odblokowują się za każdym razem, kiedy przejdziecie świat. I w tym danym świecie, który przeszliście, odblokowuje się możliwość wejścia do poziomu Sparks. I jest wtedy fajnie. Ale strasznie długo nad... Nice work, Sparks. You've beaten the Crawdad King and found the lost egg. Not only that, but some of the dragon magic seems to have rubbed off on you. Now you can pick up gems when they're even further away from Spyro. No i właśnie od tych poziomów Sparks Sparks dostaje nowe możliwości. Pierwszą z nich jest po prostu większy magnetyzm jej, że tak to nazwę, że może z dalszej odległości nas przyciągać klejnoty. Lecimy do Midnight Gardens i zobaczymy, jak to wygląda nasza sytuacja. Te 15 klejnotów. Nie no, ludzie, ja po prostu sobie poszukam poza odcinkiem. Poza wizją. Że tak to nazwę. Już chyba nie zdążymy z żadnym poziomem. Tak mi się zdaje. A więc co, no chyba nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z wami pożegnać. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zobaczymy się w następnym tygodniu w Spyro. Jutro będą... Gdzie Sonic 25? No i co? Na razie i cześć. Pa, pa.